Aleksandra Ricci. Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Pierwszy plan powstania został opracowany we wrześniu 1942 roku i zakładał, że ma ono zostać zarządzone przez naczelnego wodza z Londynu w chwili, gdy klęska Niemiec będzie już bliska. Początkowo Polacy mieli nadzieję, że zwycięstwo przyjdzie z Zachodu, po tym jak Brytyjczycy i Amerykanie zajmą całe Niemcy i wkroczą do Polski. Ale sowieckie zwycięstwa, poczynając od Stalingradu. I zwlekanie przez zachodnich aliantów z inwazją we Francji sprawiły, że stało się jasne, że zostaną wyzwoleni przez idące ze wschodu wojska sowieckie. Polacy mieli powody do nieufności wobec sowieckich intencji i wiele czasu poświęcali dyskusjom o potencjalnym zagrożeniu ze strony Armii Czerwonej. W lutym 1943 roku Stefan Rowecki, który jak mantrę powtarzał, że Sowieci będą zawsze naszym wrogiem, naszkicował nowy plan pod kryptonimem Burza. Zbrojna akcja miała rozwijać się w trzech etapach: powstanie w takich miastach jak Lwów i Wilno, walki na terenach na wschód od Wisły i w końcu ogólnonarodowe powstanie w całym kraju. Myślą przewodnią było nękanie Niemców podczas odwrotu, zapobieganie aktom odwetu na ludności cywilnej, i zajęcie głównych polskich miast w imieniu rządu na uchodźstwie, zanim wkroczą do nich Rosjanie. Obawy Roweckiego co do postawy Sowietów o wzrosły po zerwaniu przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskimi władzami na uchodźstwie w związku ze sprawą wymordowania 4410 polskich oficerów w Katyniu i ponad tysięcy w innych miejscach, co było największą masakrą jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Ich groby odkryli Niemcy w kwietniu 1943 roku. Kiedy Sowieci zaprzeczyli, że są sprawcami mordu, Polacy zażądali przeprowadzenia śledztwa przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 26 kwietnia Stalin użył tej zniewagi jako pretekstu do zerwania stosunków z rządem Sikorskiego, unosząc się fałszywym gniewem z powodu polskich oskarżeń. Rowecki uznał, że zagrożenie AK ze strony Rosjan jest zbyt duże. By wywoływać otwarte powstanie. Więc Polacy powinni prowadzić akcje sabotażowo-dywersyjne przeciwko wycofującym się Niemcom, ale pozostawać w konspiracji. Kiedy po aresztowaniu generała Roweckiego w czerwcu 1943 roku dowództwo AK objął generał Burkomorowski, zmienił ten rozkaz. Uznając, że Polacy powinni wyzwolić się sami, by udowodnić, że stanowią prawowitą władzę w Polsce. Generał Sosnkowski, naczelny wódz po śmierci Sikorskiego, niechętnie wyraził zgodę, chociaż nie miał złudzeń co do intencji Rosjan. Wedle mego zdania, pisał w depeszy do Bora Komorowskiego 11 stycznia 1944 roku, istotnym celem gry Sowietów jest przekształcenie Polski w wasalną republikę komunistyczną lub zgoła w 17. republikę sowiecką. Miał rację. Stalin już w myślach zastrzegał sobie prawo do Europy Wschodniej. Ponadto Polacy nie mogli liczyć na żadną realną pomoc ze strony aliantów zachodnich. Podczas konferencji w Teheranie w listopadzie 1943 roku Stalin, Churchill i Roosevelt określili przyszłą wschodnią granicę Polski wzdłuż tzw. linii Kersona, co pozostawiało pokaźną część polskiego terytorium po stronie ZSRR. Churchill zasugerowałby jako rekompensatę przyznać Polsce pewne obszary należące wcześniej do Niemiec. Był to złowieszczy precedens. Zachodni alianci nie tylko pominęli Polaków w czasie podejmowania decyzji, ale też jasno dali do zrozumienia, że mimo wszystko bardziej zależy im na utrzymaniu przyjaznych stosunków ze Stalinem niż z władzami polskimi zaniepokojonymi o przyszłość swego kraju. Niezależnie od swoich obaw co do sowieckich intencji, Polacy wspierali jak mogli armię czerwoną maszerującą w kierunku Warszawy. AK zaatakowała Niemców w Wilnie, Lwowie i Lublinie w ramach operacji Burza i pomagała Rosjanom, gdzie tylko mogła. Pierwsze kontakty między żołnierzami Armii Czerwonej i AK zazwyczaj były przyjazne, ale po kilku godzinach pojawiało się NKWD. Akowców, którzy się ujawnili, aresztowano. Mordowano, wysyłano do Łagrów, albo przymusowo wcielano do pozostającego pod sowieckim zwierzchnictwem wojska polskiego, dowodzonego przez generała Zygmunta Berlinga. Sowieci wykorzystali niedawno wyzwolony obóz na Majdanku do internowania niebezpiecznych Polaków. Kiedy w Lublinie 22 lipca zainstalowano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako prawowity rząd, po ogłoszeniu tego przez radio nadawano przez pół godziny Polski Hymn Narodowy. Stalin wyłożył karty na stół. Pozycję polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie osłabiono w każdy możliwy sposób, a jego przedstawicieli w Polsce eliminowano. Gdy prawdziwe intencje Sowietów stały się jasne, presja na AK w Warszawie jeszcze się zwiększyła. Wraz z nadciągającą szybko ku miastu armią czerwoną, pojawiła się obawa, że jeśli AK nic nie zrobi, Sowieci wyzwolą stolicę, a Stalin ogłosi światu, że armia krajowa jest nieskuteczna, albo nawet, co gorsza, że współpracuje z Niemcami. Generał Bur i jego otoczenie zaczęli przekonywać się nawzajem, że już sama bliskość Armii Czerwonej może stanowić okazję do objęcia Warszawy operacją Burza. Gdy Niemcy szli w rozsypkę, a Rosjanie docierali na wschodni brzeg Wisły, wezwanie do zrobienia czegoś stało się jeszcze mocniejsze: tym czymś miało być powstanie w stolicy. Na przeszkodzie stał jeden poważny problem. W marcu 1944 roku Warszawa została celowo wyłączona z planowanej operacji burza, bo jak wyjaśniał burkomorowski, Chcieliśmy uniknąć walk w większych miastach, celem oszczędzenia bezbronnej ludności i ochrony historycznych budowli. Część oddziałów AK pozostała w mieście, ale większość broni przeniesiono do głównych zgrupowań partyzanckich czekających w lasach. Generał Tadeusz Pełczyński, szef sztabu komendy głównej AK, powiedział, że walka o Warszawę nie była planowana, ale położenie wojenne zmieniło wszystko. Decyzja o walce w stolicy została podjęta w połowie lipca, gdy front zbliżał się bardzo szybko. Dowódca AK wraz z innymi przedstawicielami władz polskich uznali, że najważniejsze jest uwolnienie Warszawy wysiłkiem żołnierza polskiego. Pełczyński i jego przyjaciel generał Leopold Okulicki byli głównymi autorami poprawionego planu. Pełczyński od początku był głęboko zaangażowany w konspirację. To on przed wojną w lipcu 1939 roku przekazał urządzenie szyfrujące Enigma Brytyjczykom. Dowodził wieloma akcjami sabotażowymi Kedywu podczas wojny. Dla niego wybór był prosty: albo AK wyjdzie z Warszawy, pozostawiając ją jako ziemię niczyją, na której dojdzie do walk między Niemcami i Sowietami, albo pomoże wyzwolić miasto i jako prawowity gospodarz dokona oficjalnego powitania Sowietów. Generał Okulicki został zrzucony ze spadochronem na teren okupowanego kraju w maju 1944 roku. A to, że był specjalnym emisariuszem generała Sosunkowskiego, sprawiało, że jego głos miał wielką wagę w kwaterze głównej AK. Jednak jego poglądy graniczyły z mesjanizmem. Przekonywał, że nawet jeśli Rosjanie nie przyjdą z pomocą w wyzwoleniu Warszawy, cena klęski nie będzie zbyt wysoka, bo to pokaże światu, że Sowieci są nosicielami nieludzkiej polityki, która skaże połowę Europy na przyszłą niewolę. Zarówno Pełczyński, jak i Okulicki uważali, że oczekiwanie na odwrót Niemców sprawi, że AK będzie wyglądała na zbyt słabą i bierną. Polacy musieli pokazać światu, że stać ich na otwartą walkę, a ich kraj ma prawo do niepodległości po wojnie. Wszystko, co musieli zrobić, to uderzyć na niemiecki garnizon i utrzymać miasto, zanim przybędzie Armia Czerwona. Wydawało się to proste. 21 lipca generał Bur ugiął się pod presją Pełczyńskiego i Okulickiego i poprosił Jana Stanisława Jankowskiego, delegata rządu na kraj, o zgodę na włączenie stolicy do walki. Moment zdawał się znakomicie wybrany. Tej właśnie nocy niemiecki dowódca garnizonu w Warszawie nakazał ewakuację z miasta wszystkich niemieckich kobiet, nawet tych pracujących w służbach pomocniczych. Wśród Niemców zapanował chaos, gdy przerażeni cywile rozpaczliwie próbowali wyjechać z Warszawy. Nawet jednostki SD opuszczały miasto. Tego samego dnia Bór wysłał do Londynu depeszę, jak się potem okazało zbyt optymistyczną, tak opisującą sytuację na froncie. Ruch sowiecki na zachód na tym odcinku będzie szybki i dojdzie bez większych skutecznych przeciwdziałań niemieckich do Wisły i przejdzie Wisłę w dalszym ruchu na zachód. Wydaje się pewne, że na froncie wschodnim Niemcy nie są już w stanie odebrać inicjatywy z rąk sowieckich, ani też przeciwstawić się im skutecznie. W ostatnim czasie coraz częściej widzimy objawy wewnętrznego rozkładania się armii niemieckiej, która jest bardzo zmęczona i bez chęci do walki. Ostatni fakt zamachu na Hitlera, łącznie z położeniem wojennym Niemiec, doprowadzić może do ich załamania w każdej chwili. Komenda główna AK w tym czasie spotykała się codziennie w kwaterze przy ulicy Pańskiej. Pułkownik Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy, popierał szybkie rozpoczęcie powstania. W znacznym stopniu ze względu na to, że jego zdaniem wzmocniłoby to pozycję Stanisława Mikołajczyka w negocjacjach ze Stalinem w Moskwie. On także wierzył, że okupacja niemiecka się kończy. Podczas narady 21 lipca wskazał na okno i poprosił kolegów, by wyjrzeli na puste ulice. Hitlerowcy odeszli, nie było uzbrojonych patroli. Armia niemiecka przestała istnieć, oświadczył. 21 lipca 1944 roku podczas narady dowództwa AK podniósł się tylko jeden głos sprzeciwu. Pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, szef wywiadu AK, przedstawił podsumowanie sytuacji wojskowej na podstawie doniesień wywiadu z okolic stolicy. Ujawnił jedną z najważniejszych w tych przedpowstaniowych dniach informacji. Nowe jednostki pancerne, niezidentyfikowane, pojawiły się na prawym brzegu Wisły w lasach między Wyszkowem i Jabłonną. Z drugiej strony zasygnalizowano mi przybycie do Żyrardowa dywizji spadochronowej Hermann Göring, jednej z najlepszych jednostek armii niemieckiej. Według posiadanych informacji dywizja ta została wycofana z frontu włoskiego i transportowana jest pociągami w kierunku Warszawy. Pierwsze wyładowane oddziały zostały potajemnie wysłane w rejon lasów między Wyszkowem a Jabłonnu. Wtedy generał Okulicki z przekonaniem oświadczył, że przybycie nowych wojsk jest bez znaczenia, bo po prostu pojawiły się tu, by osłaniać odwrót drugiej armii. Osmecki przeciwstawił się, podając kolejne informacje. Ludzie z wywiadu powiadomili go, że dowództwo niemieckie w Warszawie zażądało od dyrekcji kolejowej przysłania jak najszybciej dwóch tysięcy pustych wagonów dla wywiezienia fabryk i warsztatów z miasta. Ale mimo, że można byłoby się spodziewać wysłania ich po prostu z Berlina do Warszawy, dowództwo ogłosiło, że kilka tysięcy wagonów amunicji i sprzętu ma być wysłane w najbliższym czasie do Warszawy, i dowództwo miasta mogłoby je użyć w drodze powrotnej do transportu maszyn i materiałów, które chce wywieźć. Kilka tysięcy wagonów sprzętu i amunicji może oznaczać, że Niemcy zamierzają bronić Warszawę, podkreślił Osmecki. Rzepecki i Okulicki ponownie zbagatelizowali to ostrzeżenie i odnosząc się do zamachu na Hitlera z poprzedniego dnia stwierdzili, że armia niemiecka może się rozpaść z dnia na dzień. Nie mogli jednak wiedzieć, że zamach na życie Hitlera nie tylko go nie usunął, ale jedynie podsycił jego fanatyzm i wolę walki. Firer był przekonany, że został ocalony dla dobra Niemiec przez Boską Opatrzność i w wilczym szańcu pomstował na swoich generałów, zapewniając sobie jeszcze większą władzę. Generał Burr zarządził pogotowie bojowe na wtorek 25 lipca, czyli dokładnie w tym czasie, gdy sytuacja na froncie wschodnim zmieniała się na korzyść Niemców. Dla Warszawy miał nadejść dzień rozrachunku. Danuta Stenka przeczytała pierwszy fragment książki Aleksandry Ricci, Warszawa 1944. Tragiczne Powstanie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.